żadnych takich pojedynków nie powinno być na galach MMA. My jednak wiemy doskonale, że z drugiej strony bardzo często są to te najbardziej wyczekiwane walki przez nawet tych, którzy interesują się mieszanymi sportami walki. Paweł Trybson Trybała, o nim w zasadzie powiedziano już wszystko. Jego rywalu też tej barwnej, nieprawdopodobnie kwiecistej zapowiedzi anonsera, więc nie będziemy nawiązywać, że jest rzeźnikiem, bo już o tym doskonale słyszeliśmy. Popatrzmy, debiut Trybsona w MMA. Ależ mocno się rozpoczęło. Próbował teraz dźwigni Łukasz Stojanowski. Słyszeliśmy, przerwa w tych występach była bardzo długa. Na razie jednak ta dźwignia nie została założona, chociaż już ruszył po nogę swojego rywala Stojanowski. Trybała dla odmiany próbuje przede wszystkim obijać swojego rywala. No i popatrzmy, tak jest! Poszło kolano, widać, że ten czas, bo przygotowywał się, żeby nie było żadnych wątpliwości i w Arachionie Olsztyn, i w Poland Top Team w Warszawie, między innymi tam sparując za zawodnikami Trybson, że to wszystko gdzieś tam przekłada się na ten jego zawodowy debiut, przekłada się na jego możliwości w tym pierwszym zawodowym starcie. No widać, że jest przygotowany, silny, dynamiczny, taki ponoć był zawsze. Teraz wypatrz jeszcze ochraniacz pokazuje sędziemu. Tutaj Stojanowski rozpędził się od razu wpadając z Trybsonem w siatkę, ale ten odwrócił sobie rywala i pierwszy cios na korpus, pewnie zaraz ruszą kolana. Teraz ruszyły ciosy! Ale potężne kolano i Trybson dobija Stojanowskiego! Tak się kończy ten pojedynek. Bardzo dynamiczna walka, krótka, ale naprawdę dynamiczna. Kolanem rozbił, kolanem znokautował teraz świętujący swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo Paweł Trybson Trybała. Karol, jak oceniasz? Będziemy go oglądać częściej w oktagonie? Myślę, że tak. Myślę, że pokazał się dobrze, widać, że trenuje. No być może nie jest to jeszcze as klatki, no ale wielu asów widzieliśmy, jeszcze nie widzieliśmy, a później z czasem stawali się bardzo dobrze. Ja myślę, że ten chłopak ma potencjał i jest w stanie, jeżeli się oczywiście przyłoży, jeżeli no teraz musi wybrać, która kariera, czy celebryty, czy fightera. No teraz widzimy właśnie ten element tej kariery celebryty, jeśli chodzi o życiorys Pawła Trybsona Trybały. To nie są obrazki, które oglądamy zazwyczaj w oktagonach. To są obrazki zupełnie innych programów. No i właśnie tak powinny wyglądać wszystkie walki. To bardzo cieszy takie zakończenie walki. No, wiesz co, nawet akurat przypomniała mi się sytuacja, bo wczoraj byłem na menu i też akurat miałem sobie autko i podchodzi do mnie właściciel menu. O, siema Trybson, co ty tu robisz? Nie? Ja mówię, no myj auto. Ja mówię, to moja menu. Ja mówię, możesz padać kiedy chcesz. Myj za darmo furę, wiesz, i tak dalej. Czyli już pierwszy punkt zaczepienia, tak, masz. Mówi, że tak. Myj już mamy. I wiesz, i gościu do mnie mówi, że oglądał wszystkie moje walki, że też tam trenował, że szkoda, że nie wygrałem w tej drugiej walce. No i wiesz, bardzo przeżywał to i opowiadał. Mówi, no ale to kolano, jak mówi, wypłaciłeś. Mówi, no to pięknie odpłynął i odleciał jak modelki do Dubaju, nie?